Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wygraj Siebie oraz Miasto Leszno. Jego celem jest zwrócenie uwagi osób starszych na bezpieczeństwo w ich środowisku domowym, sąsiedzkim i lokalnym. Trwa dopinanie szczegółów. Dziś organizatorzy spotkali się z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Pierwsza z pogadanek odbędzie się w poniedziałek, 25 lipca. Po poradę przyjść będzie można już w najbliższy czwartek. Rozpoczynamy dyżurem. Te działania to są dyżury w punkcie wsparcia seniora. W tym punkcie będą dyżurowały takie osoby jak prawnik, jak pedagog, andragog, równocześnie osoba, która pracuje w zespole orzekania o niepełnosprawności w powiatowym zespole, no i animator społeczny, który będzie się zajmował również sprawami wszystkimi związanymi z naszym społeczeństwem, z problemami ludźmi, którzy na co dzień mają, i właśnie poprzez te dyżury, poprzez te spotkania z tymi osobami chcemy jak najbardziej wesprzeć osoby starsze w rozwiązywaniu ich codziennych problemów, jakie mają w swoim środowisku, w rodzinie, w społeczeństwie, a czasami w urzędzie, chociażby poprzez zwykłą niewiedzę, jak i co załatwić. Gdzie to porady, kiedy? Te dyżury będą się odbywały w każdy trzeci czwartek miesiąca w lokalu stowarzyszenia na ulicy Leszczyńskich 20 od godziny 15 do godziny 18. Pani Teresa, tak troszkę o tym projekcie. O co w nim chodzi i po co? Ten projekt jest nazwany Bezpieczeństwo, edukacja seniora kluczem do bezpieczeństwa, i tutaj chcemy uczyć, przestrzegać seniorów, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, ponieważ w dzisiejszych czasach z każdego miejsca czyha na nas wiele różnych niedobrych rzeczy, no i chcemy pokazać, jak zaradzić, jak uszczeć się takich rzeczy, jak w ogóle się koncentrować na tym, żeby unikać. I w związku z tym wiele działań w tym projekcie, i to są nie tylko dyżury. Dyżury są jednym z zadań w tym projekcie. Mamy jeszcze tutaj takie działania jak zajęcia usprawniające umysł i ciało. Mamy tutaj takie zajęcia, które będą, są przygotowaniami do nagrywania programów edukacyjnych poprzez różne rozmowy, poprzez różne scenki. No i chcemy to emitować w naszej telewizji po to, żeby seniorzy byli bezpieczniejsi, pewniejsi siebie i nie bali się po prostu nawet wieczorem wychodzić na ulicę. Dzisiaj spotkanie z policją, dopinacie ostatnie szczegóły. Tak, właśnie dopinamy dzisiaj ostatnie szczegóły na temat pierwszego nagrania, jakie już będziemy mieli w przyszłym tygodniu, bo pierwsze dwa nagrania to właśnie będą z policją. No i wszystko będziemy Państwu pokazywać. Nasza wspaniała leszczyńska telewizja przygotuje te programy i będą emitowane w naszej telewizji wielokrotnie. Będzie 5 takich filmów. Projekt dofinansowany jest ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jego partnerami są Komenda Miejska Policji w Lesznie oraz ENZOS Poradnia i Diagnostyka Meridian.